Mateusz S., sprawca napadu na 14-letnią dziewczynkę, spędził w więzieniu 2 lata. Dzisiaj odmówił składania wyjaśnień przed sądem. Stwierdził jedynie, że nie przyznaje się do winy, ponieważ w chwili, gdy miało dojść do zarzucanego mu czynu, był mocno pijany i nie pamięta, co wówczas robił. Jego wcześniej składane wyjaśnienia nie wskazywały jednak na niepamięć. W dniu 14 stycznia w dzień wypiłem 2 piwa, potem około 15 poszedłem do sklepu Biedronka przy ulicy Pułackiego, gdzie ukradłem butelkę wódki o pojemności 1 litra marki Absolut oraz dużą czekoladę Magnetic. Poszedłem do tej właśnie Biedronki, bo w innych są tacy ochroniarze, że nawet cukierka nie można wynieść. Po powrocie z Biedronki poszedłem do miejsca zamieszkania i tam wypiłem kilka kieliszków wódki. W domu w tym czasie nikogo nie było. Moja konkubina wraz z dziećmi była w tym czasie u swojej matki na ulicy Osiedle 2 w Suwałkach. Ja nie pamiętam jej dokładnego adresu. Po wypiciu kilku kieliszków wódki postanowiłem wyjść i trochę się przejść, ponieważ czułem, że już jestem trochę pijany. Wyszedłem na podwórko, przeszedłem się po okolicy, to jest w rejonie swojego bloku, i wróciłem do domu i położyłem się spać. Po jakimś czasie do drzwi mieszkania ktoś zaczął się dobijać, krzycząc, że to policja. Ja nie otworzyłem dla nich drzwi. Po jakimś czasie policja wywaliła drzwi i zawieźli mnie do komendy. Mateusz S. nie zaprzeczył na sali sądowej ani jednemu faktowi opisanemu w akcie oskarżenia. W Suwałkach, pomiędzy budynkami oznaczonymi numer 8 a 10, przy ulicy 1 Maja, grożąc użyciem przedmiotu przypominającego broń palną, przykładanym do brzucha, następnie do głowy małoletniej oraz stosując przy tym siłę fizyczną, polegającą na przytrzymywaniu za bok i kierując słowa „nic ci się nie stanie, bo blisko mieszkam”, zmuszał wymienioną do określonego zachowania i prowadził w stronę swojego miejsca zamieszkania. Skorzystał natomiast z prawa do złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Ustaliłem, że wniosek ten, który niniejszym składam, to jest wniosek o skazanie, dobrowolne poddanie się karze i skazanie oskarżonego na karę 2 lat pozbawienia wolności, zwolnienie od kosztów i opłaty i ewentualnie przypadek tam zabezpieczonych dowodów przyczyn. Prokurator i matka pokrzywdzonej, która podczas rozprawy pełniła funkcję oskarżyciela posiłkowego, nie sprzeciwiły się takiemu rozwiązaniu. „Chcę jednak, by ten pan spojrzał mi w oczy i przeprosił za to, co zrobił”, powiedziała na sali sądowej mama dziewczynki. Mateusz S. odmówił złożenia przeprosin w obecności mediów. Te opuściły salę sądową, by matka pokrzywdzonej mogła usłyszeć słowo „przepraszam”. Oskarżony przeprosił matkę pokrzywdzonej, wyraził skruchę. Pani oskarżycielka przyjęła przeprosiny, nie wyraziła sprzeciwu na taki wniosek złożony przez oskarżonego i przez obrońcę. Mateusz S. podczas rozprawy chował głowę w ramiona, siedział skulony, ale tuż za progiem sali rozpraw odzyskiwał wigor. Czasem jednak nawet na sali jego agresja wygrywała z odgrywaną rolą. Sędzia Dominik Czeszkiewicz wobec braku sprzeciwu oskarżycielek i, co podkreślił, niebudzących wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa, uwzględnił wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Skazuje go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 stycznia 2018 godzina 8:00 do uprawomocnienia się wyroku. W punkcie 3 na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeksu karnego orzeka przypadek na rzecz Skarbu Państwa i zarządza zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci pistoletu śrutowego koloru czarnego wraz z magazynkiem szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych. Wyrok nie jest prawomocny, jednak ze strony skazanego raczej nie należy spodziewać się apelacji. Mateusz S. odpowiada za popełnione przestępstwo w warunkach recydywy. Aktualnie przebywa w areszcie nie tylko z powodu orzeczonej do 23 maja sankcji. Odbywa wcześniej orzeczoną karę pozbawienia wolności.